Dzisiaj kolejny kryptoanalityk, tym razem Polak, FTX-owa telenowela, trochę statystyk oraz predykcji poważnych instytucji analizujących rynek. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy! Nowe badanie przeprowadzone przez profesora finansów z University of Chicago, Michaela Webera, wykazało, że odsetek Amerykanów posiadających kryptowaluty wzrósł z 2% w 2018 roku do 12% w grudniu 2022. Badanie wykazało, że zwykle inwestorami w kryptowaluty są młodzi mężczyźni, biali, politycznie mający libertariańskie poglądy. Czy ja właśnie opisałem siebie? Ciebie? Dalej. Sędzia federalny z Nowego Jorku odrzucił apelację założyciela FTX, Sama Bankmana, o oddalenie 10 z 13 postawionych mu zarzutów karnych związanych z upadkiem giełdy kryptowalut pod koniec 2022 roku. Bankman-Fried nie przyznał się do 13 zarzutów, w tym oszustw bankowych i spisku mającego na celu pranie brudnych pieniędzy. A gdy jego proces się rozpocznie w październiku, grozi mu dożywocie. Dalej, w niedawnym wywiadzie dla CNBC szef badań Fund Strat poważnej firmy analitycznej, Tom Lee powiedział, że cena Bitcoina może osiągnąć $200,000 w ciągu najbliższych kilku lat. Lee powiedział, że zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i zarządzających aktywami będzie katalizatorem wzrostu. Wiele firm z branży kryptowalut upadło, ale teraz zastępujemy ich tradycyjnymi graczami, którzy mają dużą wiarygodność, takimi jak BlackRock czy Citadel. Te firmy wchodzą w Bitcoina, powiedział Lee. ARK Invest CEO Cathie Wood powtórzyła swoją predykcję $1 miliona za Bitcoina. Wood stała się popularna podczas pandemii COVID-19, kiedy flagowy fundusz ARK Invest, ARK Innovation ETF, osiągnął znacznie lepsze wyniki niż rynek. No ale tak, jednak powinniśmy pamiętać, że fundusz ARK w ciągu ostatnich 3 lat jest minus 80% w porównaniu do S&P 500. Dalej, Piotrek Ostapowicz dzieli się newsem na Twitterze. Cytuję. Stan Karolina Północna w USA przepuszcza wstępny wniosek o przetestowanie Bitcoina i złota jako swojej rezerwy. Zaczynają od testów symulacji, gdzie chcą sprawdzić, jak przebiega zakup, samodzielne trzymanie i sprzedawanie tych aktywów. Chcą sprawdzić, jaką rolę może odegrać Bitcoin w rezerwach w kontekście inflacji czy ryzyka kredytowego. Krok milowy, choć do adopcji jak w Salwadorze wciąż daleko. Dalej. Patryk Stanek, mój kolega z kanału Kryptowaluty, prowadzi bardzo dobrą analizę techniczną. Patryk jest analitykiem rynku, to jest jego zawód i gość naprawdę wie, co mówi. U niego na kanale są rysunki, ale w kontekście makro. Każdy odcinek jest jak złoto, polecam. Nie będę mówił, co w ostatnim odcinku, to sobie zobaczycie, ale chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się pod ostatnim filmem. Pytaliście, czy ja wierzę, że analiza techniczna działa? Tak, generalnie myślę, że analiza techniczna działa. Wykresy to emocje i cykliczność. W kółko powtarzają się te same zależności. Cykliczność występuje na wszystkich aktywach, co jest powiązane z różnymi kwestiami, jak chociażby polityka i 4-letnie kadencje, ale to dużo głębszy temat na inny odcinek. I tak, myślę, że analiza techniczna działa, tym bardziej, że znam analityków, którzy mają bardzo wysoką skuteczność. I słuchajcie, ja patrzę na rynek finansowy jak na taki stół, przy którym gra się w niesymetryczną grę, taką, w której każdy gracz posiada swoje własne zasady, czyli przy stole siedzą płotki, takie jak my, wieloryby, instytucje, giełdy, spekulanci, traderzy, oszuści, long-term hodlerzy. Każdy ma inną strategię, ale też każdy, będąc dobrym w swoim fachu, może tutaj zarobić. Oczywiście pomimo tego, że rynek jest manipulowany i frontrunowany, tak o, wierzę w analizę techniczną, choć może nie jestem w niej specjalistą. I tak, Patryk jest jednym z niewielu, którzy wiedzą, co mówią, więc wbijajcie do niego na kanał, a póki co subskrybuj, lajkuj, nara.